Dzień dobry. Witam Państwa na dzisiejszym webinarium. Ja nazywam się Ewa Dubrowska, jestem pracownikiem punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu, prowadzonym przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. Na początku powiem tutaj kilka słów o takich zasadach panujących na dzisiejszym webinarium, jak na wszystkich zresztą naszych webinariach. Gdyby ktoś jeszcze z Państwa miał włączoną kamerkę czy mikrofon, to bardzo proszę o wyłączenie, dlatego że nasze webinarium jest nagrywane i zależy nam na dobrej jakości nagrania, żeby nam nie było tutaj żadnych zakłóceń. Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania w trakcie webinarium, to bardzo proszę o zadawanie ich na czacie. Odpowiedzi na te pytania zostaną opracowane i przesłane w najbliższym czasie do Państwa na maile, które wpisaliście Państwo w zgłoszeniu, oraz zostaną też zamieszczone razem z nagraniem na naszej stronie internetowej. Tutaj też za chwilkę już wkleję Państwu link do ankiety. Bardzo bym prosiła o wypełnienie tej ankiety. To jest króciutka ankieta, taka w formie elektronicznej. Zależy nam na Państwa opinii, jak również na tym, z czego Państwo byście chcieli jeszcze skorzystać, jakie tematy webinariów na przykład byście chcieli Państwo, żebyśmy zaplanowali. Także tutaj bardzo bym prosiła o wypełnienie tej ankiety. Tak jak już mówiłam, nagranie z webinarium i prezentacja zostanie do Państwa przesłana na maila i zamieszczona na naszej stronie internetowej. Tematem dzisiejszego webinarium jest Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Tutaj, jeżeli chodzi o ten program, jest już tutaj z sukcesem przeprowadzonych 10 tysięcy wymian przedsiębiorców, a plan dzisiejszego webinarium to jest Erasmus dla młodych przedsiębiorców. W pierwszej części Państwu omówię ten program, natomiast w kolejnej części omówię źródła informacji o funduszach europejskich oraz sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich. Jeżeli chodzi o ten program Erasmus dla młodych przedsiębiorców, jest to taki transgraniczny program wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach uczestniczących. Do wymiany doświadczenia dochodzi podczas pobytu doświadczonego przedsiębiorcy, który pomaga początkującemu w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy. Celem tego działania, tego konkursu dla młodych przedsiębiorców jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu prowadzących firmy w innych państwach. Przedstawię Państwu teraz profil początkującego przedsiębiorcy. W programie może uczestniczyć początkujący przedsiębiorca, który poważnie myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej opartej na wykonalnym biznesplanie, prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata. Przyszła działalność gospodarcza może być prowadzona w obrębie dowolnego sektora, a wiek nie ma żadnego znaczenia. Czyli tutaj Państwo, tak jak widzicie, młody przedsiębiorca to nie jest osoba młoda, tylko przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata. Wtedy jest to młody przedsiębiorca i tutaj wtedy już nie ma znaczenia jego wiek. Dodatkowo przedsiębiorca musi spełniać kilka warunków, aby mógł ubiegać się o wsparcie. Mianowicie musi posiadać zezwolenie na pobyt stały w jednym z państw uczestniczących, musi mieć konkretny projekt lub pomysł na firmę odzwierciedlony
w biznesplanie i to dotyczy tego przedsiębiorcy przyszłego, jak i tego, który już ma założoną działalność gospodarczą. Musi wykazywać motywację i chęć do współpracy podczas pobytu doświadczonego przedsiębiorcy z innego państwa uczestniczącego. Musi być gotowym do pracy na rzecz rozwoju firmy przedsiębiorcy przyjmującego poprzez udostępnianie swoich umiejętności i kompetencji, jak wykazywać gotowość do podniesienia części kosztów związanych z pobytem za granicą, które nie zostaną objęte finansowaniem w ramach programu. Przedsiębiorca przyjmujący natomiast w programie musi posiadać zezwolenie na pobyt stały w jednym z państw uczestniczących. Musi prowadzić małe lub średnie przedsiębiorstwo, być jego właścicielem lub osobą zaangażowaną w działalność MŚP na poziomie zarządu. Prowadzić działalność od kilku lat i musi być chętny do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą z początkującym przedsiębiorcą oraz do pełnienia roli mentora. Jakie mamy korzyści wynikające dla początkujących przedsiębiorców z takiej wymiany? No mianowicie takie uczestnictwo w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców zapewnia przyszłym przedsiębiorcom dostęp do szerokiej gamy korzyści, które pomogą w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej. No oczywiście najważniejsze jest to staż, ten trwający nawet do pół roku pobytu doświadczonego przedsiębiorcy z innego państwa Unii Europejskiej. Pozwala on na zdobycie nam takiej wiedzy z pierwszej ręki na temat początków prowadzenia działalności, na temat marketingu, sprzedaży, księgowości, relacji z klientami, możliwość udoskonalenia swojego biznesplanu. Oczywiście niewątpliwą korzyścią jest też budowanie pewności siebie i zdobywanie umiejętności z zakresu wiedzy sektorowej, wiedzy specjalistycznej, wiedzy technicznej i umiejętności z zakresu zarządzania. Możliwość współpracy z innymi przedsiębiorcami i rozwój współpracy transgranicznej, jak i no, tutaj też bardzo takie rzecz, która jest dla tego przedsiębiorcy korzystna, jest to budowanie sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości w związku właśnie z wzajemnymi konsultacjami, polecaniem siebie firmom zewnętrznym czy poszukiwaniem partnerów biznesowych za granicą. Uzyskanie wglądu w inne wzorce kulturowe i organizacyjne oraz sposoby funkcjonowania firm w innym państwie uczestniczącym. Uzyskanie wglądu w środowisko biznesowe innego państwa uczestniczącego czy doskonalenie umiejętności językowych. Co zyskuje przedsiębiorca uczestnicząc w takim projekcie? Tutaj jeszcze tak a propos tych korzyści, dopowiem, że jakby to wszystko ułatwia taki dobry start w zakładaniu własnej firmy lub wzmocnieniu istniejącego już przedsiębiorstwa. Każdy również przedsiębiorca przyjmujący też czerpie korzyść z nowych pomysłów chętnego do działania początkującego przedsiębiorcy, które mogą mieć zastosowanie w firmie doświadczonego przedsiębiorcy. Początkujący przedsiębiorca może posiadać wiedzę, umiejętności, które nie ma doświadczony przedsiębiorca, stanowiąc tym samym doskonałe uzupełnienie. Z całą pewnością, tutaj jak Państwo widzicie, jest to współpraca, na której każdy zyskuje, czy to jest ten doświadczony przedsiębiorca, czy to jest ten młody przedsiębiorca. Co zyskujemy uczestnicząc w projekcie? Comiesięczne wsparcie finansowe na pokrycie przez młodego przedsiębiorcę tutaj niezbędnych wydatków związanych z pobytem u przedsiębiorcy przyjmującego, obejmujących koszty podróży i utrzymania, w tym na przykład koszty mogą być zakwaterowania w państwie, do którego wyjeżdża młody przedsiębiorca. I tutaj mamy kwoty od 530 euro do 1100 euro w zależności od wybranego kraju. I tutaj mamy w regulaminie naboru
jest załącznik numer 2 do takiego regulaminu. Później pokażę Państwu też stronę internetową, na której te dokumenty się znajdują. I to jest regulamin przeprowadzenia naboru. Tam w tym załączniku są określone kwoty według państw. Maksymalna kwota, na przykład ta 1100 euro, jest w Danii. 1100 euro mamy w Danii. Mamy również, już tutaj Państwu zerknę sobie na ten załącznik, 1100 euro jest w terytoriach najbardziej oddalonych Unii Europejskiej oraz terytoriach i krajach zamorskich, oraz 1100 euro mogą też uzyskać przedsiębiorcy z niepełnosprawnościami, którzy wymagają dodatkowego wsparcia. I tutaj jest bez względu na kraj przedsiębiorcy przyjmującego. Wielka Brytania na przykład też ma 1000 euro, Irlandia 1000 euro, Francja 900 na przykład, Finlandia 950. No to wszystko zależy od tego, które państwo wybierzecie. 530 euro ma na przykład Albania, Niemcy 830, Portugalia 780. Te kwoty można zerknąć do tego załącznika. Wszystkie państwa są tam wypisane, jak i właśnie te kwoty miesięczne. Możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności. Zyskujemy także dostęp do specjalistycznej wiedzy, budowanie sieci kontaktów i silnych relacji, jak i doskonalenie umiejętności językowych. Jeżeli tutaj maksymalna długość pobytu za granicą wynosi do 6 miesięcy. I takie podsumowanie, ile możemy otrzymać. Maksymalna kwota to jest 6600 euro, dlatego że maksymalny czas pobytu to jest 6 miesięcy. Maksymalna kwota to jest 1100 euro, czyli 1100 razy 6 miesięcy, mamy 6600 euro. Finansowanie jest do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musimy mieć wkładu własnego. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów i tutaj właśnie to wsparcie od 530 do 1100 w zależności od kraju. Wysokość wsparcia finansowego jest obliczona na podstawie stawki miesięcznej i odzwierciedla ogólne koszty utrzymania w państwie pobytu. Jeżeli chodzi o długość stażu, to tutaj u partnera w Europie może trwać od 1 do 6 miesięcy, natomiast u partnera w USA, w stanie Pensylwania czy Nowy Jork, Singapurze lub Izraelu może trwać maksymalnie 3 miesiące. Co obejmuje udział przedsiębiorcy w programie? Udział młodego przedsiębiorcy w programie Erasmus for Young Entrepreneurs obejmuje 4 etapy. Pierwszy etap jest to złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. I tutaj młody przedsiębiorca przystępuje do tego programu EYE, czyli Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Składa wniosek przy użyciu platformy internetowej. To jest takie internetowe narzędzie zarządzania, które jest dostępne na stronie www.erasmusentrepreneurs.eu. Wniosek ten wypełniamy w języku angielskim i na tym etapie procedury konieczne jest wybranie z listy PARP jako właściwej instytucji pośredniczącej. Złożenie wniosku jest potwierdzane wysłanym do młodego przedsiębiorcy elektronicznym komunikatem o rejestracji wniosku. Instytucja pośrednicząca młodego przedsiębiorcy odpowiada za weryfikację złożonego wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie niezbędne wymagania, to instytucja pośrednicząca młodego przedsiębiorcy przyjmuje wniosek, jeżeli nie, wniosek odrzuca. Instytucja pośrednicząca młodego przedsiębiorcy, czyli ten skrót, który tutaj mamy, IPMP, pełni funkcję lokalnego punktu kontaktowego takiego dla młodego przedsiębiorcy.
Etapem drugim jest nawiązanie relacji, czyli wraz z informacją o przyjęciu wniosku młody przedsiębiorca uzyskuje dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o przedsiębiorcach przyjmujących, biorących udział w programie EYE, spośród których młody przedsiębiorca wybiera odpowiedniego przedsiębiorcę przyjmującego. W bazie danych można wskazać do 5 pozycji przedsiębiorcy przyjmującego. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o to internetowe narzędzie zarządzania, to jest to właśnie taka platforma dostępna na stronie tej dedykowanej Erasmus dla młodych przedsiębiorców. I poprzez tą platformę wypełniamy i rejestrujemy wnioski o udzielenie wsparcia finansowego. Poprzez tą platformę też poszukujemy przedsiębiorcy przyjmującego. Odbywa się tam przez tą platformę również sporządzanie i akceptację planu pobytu, przygotowanie sprawozdania z pobytu u przedsiębiorcy przyjmującego. Czyli jakby wszystko robimy przez tą platformę, czyli to internetowe narzędzie zarządzania. Etapem trzecim tutaj jest zaangażowanie strony, to jest młody przedsiębiorca, przedsiębiorca przyjmujący oraz ich właściwe instytucje pośredniczące. Odpowiednio tutaj sporządzane są i akceptowane na platformie plan pobytu, instytucje pośrednicząca młodego przedsiębiorcy oraz młody przedsiębiorca zawierają umowę. I tutaj, jeżeli chodzi o umowę, to w terminie 20 dni od daty wejścia w życie umowy instytucja pośrednicząca młodego przedsiębiorcy wypłaci młodemu przedsiębiorcy pierwszą ratę wsparcia finansowego w wysokości miesięcznej kwoty wsparcia. Jeżeli chodzi o drugą i kolejną ratę, to tutaj musimy w ciągu 7 dni złożyć wniosek taki sprawozdawczy i od złożenia po tym pierwszym etapie pobytu, po tym składamy wniosek i od złożenia wniosku w ciągu 14 dni zostaje nam wypłacone środki za pierwsze 2 miesiące pobytu. Tutaj do tego wniosku również musimy dołączyć takie zestawienie wykonywanych zadań. I kolejne wnioski tak samo. Składamy wniosek sprawozdawczy właśnie z całym zestawieniem wykonanych zadań. Ten wniosek jest rozpatrywany, zatwierdzany i wypłacana jest kolejna transza. Jeżeli chodzi przed rozpoczęciem pobytu u przedsiębiorcy przyjmującego, młody przedsiębiorca jest zobowiązany do odbycia szkolenia, którego celem jest przygotowanie do wyjazdu. Szkolenie jest przygotowywane i przeprowadzane przez instytucję pośredniczącą młodego przedsiębiorcy w czasie i miejscu określonym właśnie przez tą instytucję. Etap czwarty to już jest etap wdrożenia, czyli pobyt u przedsiębiorcy przyjmującego. Może on obejmować jeden nieprzerwany okres lub być podzielony na kilka okresów w zależności od wyboru młodego przedsiębiorcy. Po zakończeniu pobytu przedsiębiorcy przyjmującego młody przedsiębiorca sporządza właśnie na platformie to sprawozdanie, o którym wcześniej wspomniałam, w języku angielskim. Instytucja pośrednicząca młodego przedsiębiorcy i instytucja pośrednicząca przedsiębiorcy przyjmującego monitorują przebieg pobytu u przedsiębiorcy przyjmującego, a po jego zakończeniu akceptują na tej właśnie platformie kontaktowej, nazwijmy to, sporządzone przez młodego przedsiębiorcy te sprawozdanie końcowe z pobytu u przedsiębiorcy przyjmującego. Teraz jak wziąć udział w tym konkursie o dofinansowanie? Tutaj macie Państwo początkujący i doświadczeni przedsiębiorcy chętni do wzięcia udziału w tym programie wymiany powinni złożyć wniosek przy użyciu narzędzia właśnie takiej rejestracji i wskazać lokalny punkt kontaktowy. Tam tutaj macie Państwo podaną
stronę internetową, na którą musimy wejść, żeby złożyć wniosek. Wchodzimy w zakładkę Złóż wniosek. Tutaj widzicie Państwo, mamy jakby dalszą stronę. Jeżeli chodzi o lokalne punkty kontaktowe, są to punkty obsługi przedsiębiorcy w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców i lokalne punkty są wyznaczane przez Komisję Europejską. Lokalne punkty kontaktowe przeprowadzają właśnie przedsiębiorców przez cały proces wymiany, udzielają pomocy w składaniu wniosków, nawiązują kontakt z odpowiednim przedsiębiorcą. Udzielają również odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące procesu wymiany. Przedsiębiorca powinien wybrać lokalny punkt kontaktowy działający w jego rejonie lub na terenie jego państwa zamieszkania. Przedsiębiorcy żyjący w takich małych, nielicznych państwach, w których nie został ustanowiony żaden punkt kontaktowy, mogą zarejestrować się podając punkt kontaktowy usytuowany w innym wybranym państwie Unii Europejskiej. Istnieje możliwość uczestnictwa w specjalnych kursach przygotowujących do wymiany. Lokalny punkt kontaktowy dokonuje oceny złożonego wniosku. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, można rozpocząć szukanie przedsiębiorcy. Lokalny punkt kontaktowy przedsiębiorcy przyjmującego natomiast zapewnia początkującemu przedsiębiorcy pobyt w czasie całego pobytu. Jeżeli chodzi o punkty kontaktowe, to tutaj wchodzimy właśnie na stronę też tam Erasmusa, którą Państwo wcześniej widzieliście. Wchodzimy w lokalne punkty kontaktowe. Tutaj możemy wybrać państwo. Po wybraniu na przykład państwa tutaj naszego Polska pokazują nam się wszystkie punkty kontaktowe, które mamy na terenie naszego kraju. Jeżeli chodzi o terminy zgłoszeń, tutaj w tej chwili już jest druga tura naboru. Druga tura tutaj trwa od 1 lutego 2023 roku, gdyż już ta, która miała trwać do 31 stycznia. Było tak duże zainteresowanie, że alokacja się już wyczerpała. Tych wniosków w tej pierwszej turze już nie przyjmujemy, także nie przyjmują. Kolejna tura zacznie się 1 lutego 2023 roku. Tutaj jeszcze tak wspomnę Państwu może chwilę o umowie. Jeżeli chodzi o umowę, tutaj jest młodym przedsiębiorcą. Tutaj musimy w umowie podać czas i miejsce oczywiście pobytu jest określone, jest wysokość określona, wysokość wsparcia. Właśnie tam są opisane Państwo, ta umowa też znajduje się, wzór tej umowy znajduje się na tej stronie internetową, którą Państwu tutaj wcześniej podałam. Możecie Państwo się zapoznać, jak wygląda. Jest też opisane, w tej umowie opisane jest, jak wyglądają te płatności, te sprawozdania, które musimy złożyć. Oczywiście są wszystkie dane kontaktowe. Tutaj są określone właśnie te cały czas pobytu, okres pobytu przedsiębiorcy. Wszystko to Państwo możecie właśnie sobie zobaczyć, zerknąć, zapoznać się na tej stronie internetowej, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o program Erasmus, no to tutaj już zakończyłam tą część prezentacji. Gdybyście Państwo mieli jeszcze jakieś pytania, to można też do nas zawsze zadzwonić po webinarium. My będziemy oczywiście Państwu służyć pomocą. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeżeli chodzi o źródła informacji o funduszach europejskich, to tutaj mamy
takie najbardziej chyba przystępne, najbardziej takie dostępne. Mamy trzy takie strony internetowe. Jest to strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl. To jest strona internetowa, na której znajdziemy informacje dotyczące funduszy europejskich na terenie całego naszego kraju. Druga strona internetowa to jest www.wrpo.wielkopolskie.pl. Tutaj znajdziemy informacje dotyczące naszej tutaj Wielkopolski, województwa wielkopolskiego oraz strona warp.org.pl. To jest strona naszej instytucji. Tam też zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące funduszy, jak i również działalności naszego PIF-u. Tak wygląda nasza strona internetowa. Pierwsza strona internetowa. Tutaj Państwo wchodząc w zakładkę PIF-e, w zakładkę wiadomości, na przykład tutaj macie po prawej stronie, jest zakładka wydarzenia i tam macie Państwo dostępne wszystkie informacje o wydarzeniach, które prowadzimy, o webinariach, o punktach lokalnych, wyjazdowych, całodziennych, o dyżurach. Tutaj też w tej zakładce zamieścimy właśnie nagranie z tego webinarium, jak i odpowiedzi na pytania, jeżeli jakieś się pojawią. To jest, zachęcamy też do polubienia naszej strony internetowej WARP Spółka z o.o. na Facebooku. Tam też zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące funduszy europejskich czy działalności naszego punktu informacyjnego. Jeżeli chodzi o sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich, mamy cztery takie punkty. Główny punkt informacyjny, punkty informacyjne funduszy europejskich współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Za koordynację sieci punktów informacyjnych odpowiada Departament Informacji i Promocji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Zasady funkcjonowania naszych punktów określa dokument Standardy funkcjonowania punktów informacyjnych funduszy europejskich. W Wielkopolsce mamy cztery punkty informacyjne. Jest to główny punkt informacyjny prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Lokalne punkty informacyjne znajdują się w Pile, w Koninie, jak i w Kaliszu. W Kaliszu nasz punkt obejmuje swoim działaniem miasto Kalisz, powiat kaliski, powiat jarociński, powiat krotoszyński, powiat kępiński, powiat pleszewski, powiat ostrowski i powiat ostrzeszowski. Oczywiście udzielamy też, jeżeli Państwo do nas zadzwonicie spoza terenu, które obejmujemy działaniem, oczywiście odpowiemy również na wszystkie pytania, jeżeli to będą pytania dotyczące Wielkopolski. Świadczymy usługi w zakresie ogólnego informowania na temat funduszy europejskich, ale również o możliwościach uzyskania dofinansowania. Pomagamy, udzielamy też informacji o konkursach, o źródłach, formach finansowania, o ogólnych warunkach, kryteriach przyznawania wsparcia oraz informujemy o danych kontaktowych też do instytucji, w których możecie Państwo na przykład złożyć wniosek. Informujemy, jak przygotować taki wniosek, jakie są warunki, zasady decydujące o przyznawaniu wsparcia. Informujemy też, jak realizować i rozliczyć projekt, na przykład między innymi przedstawianie obowiązków wynikających z realizacji projektu, sporządzania oraz archiwizacji w sposób prawidłowy dokumentacji finansowej.
Informujemy też, jak wygląda proces kontroli projektów sfinansowanych z funduszy europejskich. Informujemy o projektach, przedstawiamy aktualną informację na temat na przykład udziału w projektach aktualnie realizowanych, czyli na przykład tak jak Państwo dzwonicie do nas, pytacie, gdzie możecie uzyskać dofinansowanie na szkolenie. Też staramy się zawsze być na bieżąco i udzielamy, jeżeli takie projekty są realizowane na terenie, na naszym terenie, staramy się Państwa do tych projektów kierować. Wszystkie usługi świadczone przez nasze punkty informacyjne funduszy europejskich są bezpłatne dla klientów. Jeżeli chodzi o rodzaj świadczonych usług, to prowadzimy konsultacje telefoniczne, konsultacje pisemne, konsultacje mailowe, indywidualną konsultację u klienta, takie webinaria jak dzisiaj, konsultacje bezpośrednie, całodniowe dyżury i właśnie takie mobilne punkty informacyjne. Wtedy wyjeżdżamy w teren. Najbliższy punkt informacyjny będziemy mieli w Kakawie Kolonii. Także zawsze możecie Państwo zerknąć na naszą stronę internetową, gdzie jesteśmy w najbliższych terminach, żeby na przykład bezpośrednio, jeżeli Państwo wolicie taki kontakt bezpośredni, bezpośrednio się z nami spotkać jak najbliżej Waszego miejsca zamieszkania. Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu jest na ulicy Zacisze 2 w Kaliszu. Pracujemy w poniedziałek od godziny 7 do 17, a od wtorku do piątku od godziny 7 do 15. Tutaj macie podane Państwo nasz numer telefonu. Kierunkowy jest do Poznania, ale tutaj te telefony są bezpośrednio do punktu informacyjnego do nas, do Kalisza. Mamy po prostu jedną centralę i stąd ten kierunkowy na Poznań. I tutaj takie krótkie przypomnienie. Pytań nie widzę na czacie, ale gdyby jeszcze się coś pojawiło, to wtedy właśnie zostaną one opracowane i przesłane do Państwa na adresy ze zgłoszeń oraz będą zamieszczone na naszej stronie internetowej warp.org.pl. Jeszcze raz gorąca prośba o wypełnienie ankiety. Jest to dla nas ważne, taka forma zwrotna, czy Państwo jakby wszystko się podoba, czy czego Państwo od nas oczekujecie. Link i prezentacja, link do nagrania oraz prezentacja zostanie właśnie przesłana do Państwa na adresy, które podawaliście Państwu w zgłoszeniach. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne nasze webinaria. Dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.